Cześć, witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Dice Throttlers, Osadnicy z krwi i kości, czyli nową grę od wydawnictwa Lucrum, która niedługo będzie dostępna w sklepach. Będzie to budowa swojej własnej cywilizacji poprzez budowę naszej kolekcji kostek. Na początku gdy dostajemy trzy białe, jedną zieloną, jedną żółtą i wrzucamy do naszego woreczka. Każdy ma taki worek na kostki i te kostki reprezentują naszych pracowników, tak? Więc będziemy ich wysyłali do pracy po to, żeby nam przynosili różnego rodzaju dochody, odkrywali nam nowe ziemie. Zaczynamy od tego, że każdy ma planszetkę, w której kładzie 5 takich znaczników namiotów. Jeden znacznik kładziemy tutaj, zobaczcie, na limicie kości na polu numer 3. Oznacza to, że 3 kości na początku, które będziemy ciągnąć i będziemy mogli zwiększać ten limit za chwilę. Odpowiedni zestaw technologii, też w każdej grze, która się będzie zmieniał. Tutaj akurat wylosowałem tego typu technologię. I co? Odmierzamy jeszcze na granicę dwóch graczy 30 punktów zwycięstwa, które jeżeli znikną, to gra się skończy. Gra skończy się też w momencie, kiedy będą dwa albo mniej rodzajów kości dostępnych, czyli jeżeli pozyskamy te kości i będzie ich za mało, to już też kończymy grę. Mogą też skończyć nam się kafelki do odkrywania, wtedy też gra nam się skończy. Jeszcze ostatni warunek zakończenia gry to jest wybudowanie takiego, zobaczcie, piątego domu na planszy. Wtedy też następna runda, jaką będziemy grali, będzie tą rundą ostatnią. Zaczynam od tego, że pierwszy gracz, czyli w tym przypadku czerwony, bierze takie trzy kafelki startowe z takim innym tyłem i wybiera jeden z nich, żeby wybrać dla siebie. Ten kafelek da mu większy limit, czyli będzie mógł już 4 kości co rundę ciągnąć. Ten kafelek też da zwiększy mu limit, ten da mu z kolei kość szarą i od razu jeden z zasobów dostępnych. Zdecydujemy, że może on zacznie od zasobu, więc wybiera właśnie ten kafelek. Kładzie tutaj ze swojej puli 5 kosteczek i jeden i to jest jego pierwsze pole i kostka od razu idzie mu szara na wykorzystane kości, zobaczcie tutaj i dostaje ten zasób, który był tam podany, tak, więc tutaj zasoby będziemy wydawali na punkty zwycięstwa z tej puli. Jeżeli będą 3 takie same, będziemy mieli 6 punktów za sprzedaż, jeżeli 3 różne, 5 punktów za sprzedaż, 2 jakiekolwiek za 2 punkty można sprzedać, to też jest dużo, dużo punktów. Dobra, teraz kafelek dobiera do 3 kafelków dobiera drugi gracz, czy wybiera jeden z tych 3, który by chciał wybudować. On się zdecyduje, powiedzmy, na zwiększenie limitu, więc pójdzie z tym kafelkiem. Zawsze dokładamy kafelki tak, żeby sąsiadowały z jak największą liczbą dostępnych kafelków w grze. I on też swój namiot tutaj kładzie i zwiększa automatycznie limit, więc będzie mógł już 4 kostki co rundę ciągnąć. I teraz zobaczcie, dociągamy z worka tyle kości, ile mamy limitu. To jest pierwsza rzecz, jaką robimy w turze i rzucamy tymi kostkami. Więc on ma takie kostki czerwone, rzuca nimi i to reprezentuje różne akcje, jakie będziemy mieli dostępne. Niebieski 4 kości dobiera z worka i też nimi będzie rzucać. Tak, 3, akurat 3 białe wyszły i jeszcze jedna taka i rzucamy kostkami i takie akcje nam wyszły. Dobra, i teraz tak. Czerwony. Teraz jest faza, zobaczcie, rzucania kośćmi i moglibyśmy dopłacać tymi kapeluszami albo surowcami po to, żeby zamieniać akcje na inne, ale wydaje mi się, że jestem zadowolony, bo w ramach jednej akcji dobrania surowców dobiorę dynię i drewno, a jako drugą po prostu zrobię odkrycie, więc ja nic nie będę zmieniać. Z kolei ten gracz może teraz, zobaczcie, w ramach tej czapki obrócić kość jedną na dowolny wynik albo przerzucić wszystkie 3 inne kości. Więc pytanie, co bym chciał zrobić, czy ja jestem chyba zadowolony, bo będziemy mogli wykorzystać 2 akcje, czyli to będzie moja jedna, to będzie moja druga akcja i jedną kość możemy zawsze w każdej turze zostawić na następną rundę, więc zostawmy tak jak jest. I w tym wypadku ten gracz wykonuje pierwszą akcję, więc jako pierwszą akcję zrobi eksplorację. To jest akcja eksploracji, wydaje kostkę, przenosi ją tutaj, zobaczcie, do zużytych kości i dobiera tyle kafelków, ile kostek z tym symbolem wydał, więc w tym momencie dobiera jeden kafelek i eksploruje. W tym wypadku jest to kafelek, który daje punkty zwycięstwa. Dokładamy go tak, żeby sąsiadało z jak największą liczbą kafelków i automatycznie spoza puli, czyli nie ze swoich kostek, tylko spoza, jedną kosteczkę dokłada tutaj. I teraz inni gracze też mogą, zobaczcie, dołożyć swoje kosteczki, tylko że już z własnej puli.
jeżeli ktoś ma obok swoją wioskę. Więc teraz ja dokładam tutaj i w ramach rekompensaty od razu ten gracz też może drugą dołożyć, żeby odkrywca jednak miał przewagę na tym polu. Tak? Więc teraz on ma przewagę i jeżeli gra by się teraz skończyła, to czerwony gracz dostałby 3 punkty zwycięstwa, ponieważ ma przewagę na tym polu. I ten symbol oznacza, że przy dołożeniu miałbym dodatkową akcję. Tylko że problemem jest to, że w tym momencie, zobaczcie, mam tylko i wyłącznie jedną akcję z kości dostępnych, więc na początku gry ten kafel nie jest jakiś super dla mnie, bo i tak tę akcję wykonam. Ale mogę natychmiast ją zrobić, tak? Czyli wyprzedzić mojego przeciwnika, czyli w tym momencie biorę dynię i drewno, więc to po prostu dobieram dynię i drewno z zasobów. I zobaczcie, już mam 3 różne surowce, więc będę mógł akcję sprzedaży zrobić. To jest symbol taki na kościach. Tu macie w ogóle fajną podpowiadajkę wszystkich wyników dostępnych na kościach w grze. Takie, widzicie, zawarcie umowy, czyli takie podające sobie ręce. To jest symbol właśnie sprzedaży, więc będę mógł wtedy sprzedać, jeżeli będę miał ten symbol. Teraz niebieski. Normalnie byśmy wykonywali jedna akcja, jedna akcja, jedna akcja, jedna akcja, a w tym momencie ten gracz już wszystkie swoje wykonał, więc już do końca gra niebieski swoje akcje. Więc on pierwsze co zrobi? Eksplorację, więc wydaje te 2 kości i zgodnie z tym, co Wam mówiłem, 2 kafelki może dobierać. Eksploruje. I co dają nam te kafelki? Tutaj macie 1 punkt zwycięstwa za kontrolę na koniec gry i jeżeli mam przewagę, to jest ten ludzik oznacza przewagę, czyli mam najwięcej kosteczek, mam dodatkowy symbol sprzedaży, czyli mógłbym na przykład 2 razy sprzedawać przy akcji sprzedaży. Tutaj akurat można zdjąć namiot, zdjąć budynek, czyli zdjąć z tego pola kosteczkę w swojej turze, żeby 2 kosteczki pozyskać tutaj. Więc będę się bardziej napędzał swoją ekonomię i dołożymy sobie powiedzmy tutaj. I dokładam tak. Ten kafelek wypada z gry, to jest ważne, bo kafelki dzięki temu szybciej się kończą w grze. A ja dokładam jedną kosteczkę spoza, tak, spoza puli tutaj, jako eksplorację. Teraz gracz czerwony ma decyzję, czy chce, czy nie chce dołączyć do tego pola. Powiedzmy, że w tym momencie dołączy, więc ja też dokładam dzięki temu drugą kosteczkę. I to była eksploracja. I teraz w swojej turze mógłbym, tak jak mówię, odrzucić kosteczkę, żeby dobrać 2 kosteczki. Co chyba zrobię, bo to w dowolnym momencie swojej tury robimy, czyli po eksploracji mogę zrobić, więc odrzucam kosteczkę, ale dzięki temu pozyskuję, zobaczcie, 2 kostki do moich zasobów. I mogę to robić w każdej turze raz, w każdej rundzie, tak? I teraz tak, drugą akcję, jaką zrobię, po prostu dobieram drewno z tej kosteczki. Więc dobieram drewno z puli, tu mamy drewno, więc mam 1 surowiec. Skończyliśmy turę i teraz tak, wszystkie niewykorzystane kości by spadały nam na wykorzystane, poza jedną. Jedną możemy sobie zachować. I w tym momencie jest kolejna tura, pierwszym graczem jest niebieski i on ma, pamiętacie, limit kostek 4. Więc ciągniemy z worka 4, ale jeżeli nasz worek jest pusty, znaczy w tym momencie mamy jedną kosteczkę w worku, tylko i wyłącznie żółtą, więc wrzucalibyśmy do worka te, które były wykorzystane i z nich byśmy losowali. Ale ja nie muszę tego robić, bo i tak mam 4 kości w puli obecnie, plus ta jedna zachowana, więc po prostu tymi 4, co mam, rzucam. Tak? No i już mam troszkę inne symbole. Ten gracz robi to samo, tylko że on ma akurat 3 kości. Więc 2 z worka wyjął białe, więc w tej turze będzie miał 2 białe. Te muszą wrócić do worka wykorzystane. I teraz z tych kości z worka dociągam jeszcze jedną, żeby mieć 3 kości w tej rundzie. Tak? I rzucamy nimi. No i teraz mam akcję akurat bardzo fajnie, bo pokażę Wam więcej akcji. Pozyskiwanie nowych kostek to jest, a to jest dokładanie nowych kosteczek do mojej puli spoza, albo dokładanie na planszę, tam gdzie jestem, albo sąsiadująco. Więc niebieski robi pierwszą akcję i pokażę Wam na przykład akcję technologii. To jest ta lampa. I teraz patrzę na technologię. Zobaczcie, one mają wymóg w lampach. Na przykład tutaj mamy 2 lampy, tutaj mamy 1 lampę i 1 drewna. Idealnie, więc ja wykorzystuję akcję tej mojej lampy, więc wykorzystuję żółtą kostkę. I teraz zaznaczamy, zobaczcie, takim jabłuszkiem. Mam lampę, odrzucam 1 drewna, żeby wynaleźć tę technologię. I od tej pory zwiększam sobie limit kości o 1. Więc już będę 5 kostek co rundę miał. Tak? Każdą technologię można raz wynaleźć, każdy gracz może się dołożyć do tej samej technologii, którą wynalazłem i ona daje też punkty zwycięstwa, zobaczcie, na koniec gry dodatkowe. Ta akurat nie daje, ale daje mi fajny bonus. Tutaj są też wymogi, na jakich polach, na jakich rodzajach pól musicie się znajdować, żeby móc wynaleźć technologię. Tutaj tego wymogu nie było, ale na przykład tutaj musicie być, zobaczcie, na
tych polach i musicie być na tych, to są jakieś takie, nie wiem, mokradła czy wyżyny, no, nieważne, ale to jest wymóg. Więc to była moja pierwsza akcja. Teraz akcję wykonuje czerwony i on po prostu za tę akcję pozyskuje nowe kości. Może pozyskać jedną kostkę, zgodnie z, że wydał jeden symbol, i może pozyskać tylko te kości, na jakich terenach jest. Więc w tym momencie może albo szarą, albo żółtą, albo pomarańczową. Więc on zdecyduje się na pomarańczową. Ona ma negatywną literę. Ma złoto, które jest jokerem do sprzedaży surowców, więc jakikolwiek surowiec reprezentuje, ale ma też atak. Atak jest fajny, bo używając ataku zastępujecie jedną kosteczkę przeciwnika kosteczką swoją. Więc można bardzo, bardzo fajnie tutaj też powalczyć na planszy. Teraz ja mogę traktować dwa kapelusze jako jakikolwiek inny symbol. Więc mogę w tym momencie na przykład pozyskać dwa drewna. To może być dobry pomysł. Chyba pozyskamy dwa drewna, więc jako drugą moją akcję w tej turze wykorzystuję te trzy kosteczki jako dwa drewna, tak? Czyli jeden symbol drewna plus joker, jako że dwie czapki, to może traktować jako dowolny inny symbol. Więc mam dwa drewna. Jako drugą akcję czerwone przeprowadzi, zobaczcie, osadnictwo. To jest ten ogień. I teraz mogę na przykład dwie kosteczki dołożyć sobie do puli. Ale mogę też po prostu dwie kosteczki dołożyć na planszę albo dowolną kombinację, 1-1. Więc ja sobie może dwie dołożę na planszę. Sąsiadująco może tutaj zajmę te pole, ze względu na to, że zobaczcie, kto ma przewagę, ten ma dodatkową kość. Więc w tym momencie, jakbyśmy liczyli teraz tylko i wyłącznie na początku rundy, to liczymy, ale możemy już ku pamięci jeden zmniejszyć niebieskiemu, bo mu przejąłem to pole, i jeden zwiększyć sobie, czyli ja będę miał 4 pola w tym momencie. Ok, no i teraz byłaby znowu koniec rundy. Jedną kość znowu możemy sobie zostawić, więc dalej by sobie zostawił niebieski tą kość. Czerwonemu spadają te kości na wykorzystane i znowu byśmy dociągali tyle kości, ile mamy, i znowu byłaby faza, tutaj zobaczcie, modulacji kości, zmiany ścianek zgodnie z kapeluszami i naszymi surowcami, i później znowu dwie akcje przeprowadzamy i tak gramy do momentu, aż wysycą się wszystkie rodzaje kości poza dwoma rodzajami, znikną nam wszystkie kafelki, ktoś wystawi piąty dom, jeszcze powiem wam, jak się wystawia dom. Dom można wystawić w momencie, kiedy macie przewagę minimum 3 kostek. Dla przykładu czerwony, jeżeli dołożyłby sobie tu kolejne dwie kostki, miałby przewagę 3, mógłby zdjąć 3 kostki, żeby sobie zamienić to na domek. Domek na koniec gry daje, zobaczycie, punkty zwycięstwa. Czym macie więcej domków, tym macie więcej punktów, tak? Czyli za 5 domków 25 punktów aż bonusowych można dostać. Druga sprawa, że dom zapewnia wam do końca gry przewagę na polu, czyli na przykład jeżeli on by tutaj dał radę zbudować dom i już do końca gry ma pewność, że zdobył 5 punktów zwycięstwa z tego pola, a ta druga wartość jest dla osoby, która przegrała, ale ma najwięcej namiotów. Więc jeżeli na przykład tutaj czerwony miałby domek, zdobyłby 3 punkty zwycięstwa z automatu, już na pewno nikt by mu tego nie zabrał, niebieski by dostał jeden punkcik, ponieważ ze wszystkich przegranych graczy ma najwięcej namiotów. Tak? I to są takie podstawy Dice Settlers. Jedynej akcji, jakiej wam nie pokazałem, to była sprzedaż towarów. Tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie zamieniamy na punkty zwycięstwa towary, jakie udało nam się pozyskać. To było, kapelusze, wszystko. No w zasadzie omówiliśmy całą grę. Jeżeli interesuje was moja opinia na temat osadników z krwi i kości, przejdźcie do drugiego filmiku, gdzie będę mówić w kilku słowach, jak nam się w to grało. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego.